Siema. Z tej strony Mafia Grabina. Dzisiaj taki, o, deszczowy deszcz w końcu u nas popadało. Tak, zawsze pada, no, a jest najwięcej roboty. Ścięliśmy żyto. Jestem w trakcie wożenia obornika pod trawę, bo część zasiałem pożycie kukurydzą już wczoraj. I zostało mi jeszcze 2,20 do rozrzucenia obornika, w tym no już ponad, może tam z 70 arów mi obornika zostało. No i co? Pada deszcz. Przy rozrzutniku właśnie skracam łańcuch, bo się rozciągnął. Maślany łańcuch. Ja nie wiem, 4 lata i łańcuch kaput. I to tak, jakieś tam remonty. Może się uda leć jakaś mrzawka, może się uda wyjechać, to dognoić i zaorać, zasiać to trawę, niech sobie rośnie. A w tym momencie, mówię, jakieś tam remonty się robi. No i co? Co my tu mamy? Mamy paczkę. Paczka od Mizara. Paczka od Mizara. Zaraz swoje dane zerwę. Wszyscy będą wiedzieć. O. Mamy paczkę od Mizara. Nie rzucać. No. Nie wiem, czy nie rzucali. Jakiś liścik. Odciąć to trzeba. Kurde, tak jedno ręko, co do dupy jest. Mizar. Taka mała reklama. Taki unboxing, można powiedzieć. Co my tu mamy? Zobaczymy, czy oni przysłali to, co trzeba. No. Papieru to ja nie zamawiałem, no ale okej. Okay. To ma być ładnie zapakowane. No jest. Lampy chciałem. Bo do 902 będę je zakładał. Muszę tam malnąć błotniki. I nowe lampy, starych nie będę zakładał. I tu, co my mamy tu? Co my tu mamy? Wyrównywacz ciśnienia powinien być. Wyrównywacz. Też do 902. No tam coś mi hamulce jakoś nierówno biorą. Pompki zmieniłem. No i zostało to. To coś. To chyba tak. Nie. Tak. No nie wiem, coś takiego. No ja. Lampki. $16.90. Jedna. Dobrze mi dali. Prawa, lewa, ja. Może być. Tutaj co to? Wow. Produkt wyprodukowano w Polsce. Czy zapakowano w Polsce. Ale dobra. No zobaczymy. Polski to polski. Cieszę się, że Zenox dba o polskich producentów. Fajnie. I to wsio ryba. No i dobra. To więc. Zapraszam Was na zakupy do Mizara. Drugie życie Twoich maszyn.
to i nie jeszcze mi dodali fajnego. Faktura, okej, okay, faktura to dla mnie. No, super. W sobotę zamawiałem. Dziś jest wtorek. 14 maja. Paczka jest. Szybko. A to właśnie dobre to jest to, że jak nie mam czasu nawet jechać do głupiego sklepu po coś tam, albo jak się pojedzie, to nigdy nie ma, to zamówię sobie, przyjdzie mi. Nie muszę nigdzie jeździć. No właśnie, tylko tam parę groszy kurier. No ale jak trzeba, to trzeba. I to tyle. Dobra, to dzięki za uwagę i na razie, cześć.